Cześć, tu Hanna. Nagrywam wstęp do wiadomości z 7 października 2024 Najbliższy roku. weekend, 12 i 13 października, Wiedźma Jola razem z kuzinem Markiem Piotrem organizują znowu spotkanie pod tytułem Człowiek, Świadomość, Prawo w ośrodku Żwirek koło Luboszyc. I ja tam będę miała w sobotę swoją prezentację od godziny 17, więc wszystkich chętnych zapraszam do Luboszyc, ośrodek Żwirek. Więcej informacji podam w opisie filmu. We wstępie chcę pokazać, co mam na myśli, mówiąc o grze w życie i przechodzeniu z planszy Ziemia 3.0 na planszę Ziemia 5.0. W Japonii mam taką grę, w którą grały moje dzieci i ja też razem z nimi. To jest gra planszowa. Nazywa się po angielsku Monopoly, po polsku chyba Monopol. Po japońsku gra w życie, Jinsei Game'u. I ta gra w życie mnie zainspirowała do tego, żeby mi posłużyć jako ilustracja przemian, które się teraz dzieją na świecie, bo przechodzimy ze starego świata, w którym były jakieś tam reguły. Reguły takie, że się rodziliśmy. Reguły takie, że byliśmy zarejestrowani w Urzędzie Stanu Cywilnego, reguły takie, że rodzice się pobierali, to brali ślub w starym systemie i zarówno oni byli własnością systemu, jak ich związek małżeński był własnością korporacji, która ich zarejestrowała. Wszystkie licencje były własnością korporacji, czy też licencja na używanie własnego pojazdu. Czyli prawo jazdy w rękach systemu i w rękach Matrixa, i tak dalej, i tak dalej. Także mieliśmy cały system Matrixa, byliśmy uwikłani w Matrix, a teraz jesteśmy w procesie, gdzie się budzimy. Jesteśmy w procesie, w którym mamy się obudzić i dokonać wyboru. Dokonać wyboru, czy chcę zostać na starej planszy, która zostanie zaorana, czy chcę dokonać wysiłku pewnego i przejść na planszę, którą nazywamy Ziemia 5.0, na planszę, gdzie nie ma podatków, nie płacimy haraczu, mamy technologię do wolnej energii, bogactwo i współtworzymy boski rozkwit dla Matki Ziemi, natury, przyrody i innych ludzi. Przestajemy bawić się w gadzi system pasożytowania na ludziach energetycznego, tworzenia wojen, rozlewu krwi. Odchodzimy od tego, nie będziemy tego finansować. Będziemy z naszych finansów finansować tylko to, co jest pożyteczne dla nas i pożyteczne dla środowiska naturalnego. Także zobaczcie tutaj, jak wygląda taka gra, co miałam na myśli, żebyście też mieli taką ilustrację, o co tutaj chodzi z tym przejściem na nową planszę. Gra w życie. Jinsei Game po japońsku. Tak wygląda gra w życie, wersja 3.0. Kręcimy tamtym kółkiem, wybiera się liczba, taką liczbę odpowiednią. Przechodzimy samochodzikiem. Zależnie od tego, na jakim polu staniemy, to się nam coś przytrafia. Idziemy do dobrej szkoły, dostajemy dobrą pracę. Mamy szczęśliwe przypadki albo nieszczęśliwe przypadki, na czymś zarabiamy pieniądze, na czymś tracimy. I na sam koniec, jak już dojdziemy do mety w tej grze, do końca, to podsumowujemy, ile nagromadziliśmy pieniędzy, dóbr i kto zebrał najwięcej, ten wygrywa. I teraz w tej grze w Ziemię 3.0. Gra w życie. Jeżeli staniemy na odpowiednim polu, to mamy prawo wybrać
Albo zainkasujemy ogromną kwotę pieniędzy, albo pozwolimy, żeby plansza uległa zmianie. I z planszy, gdzie przytrafiają się nam nieszczęścia, możemy przejść na planszę, na której są same przyjemne wydarzenia i wszyscy bardzo dużo na tym zyskują. I właśnie na takim, w takim miejscu się teraz znajdujemy, że z planszy Ziemia 3.0 możemy przejść na planszę Ziemia 5.0. Zmieniamy planszę. Jak widzicie, można zostać na starej Ziemi. Można przejść na nową planszę. Zależy to od woli gracza. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Was do obejrzenia wiadomości.